trzecie, czwarte pokolenie. I wcale to jest tak nieoczywiste, tak. Przeważnie niemieccy sesmani, chociaż rzeczywiście, gdybyśmy teraz chcieli być bardziej konkretni, to należałoby jeszcze kilka innych narodowości do tej listy dorzucić. Ale to, co było oczywiste dla naszych prapradziadków, pradziadków, dziadków, zapewne jeszcze rodziców, to dla tego pokolenia, które ma w tej chwili 15-20 lat, nie interesują się. Jawi się na tym samym poziomie. Dopiero wiesz, jak bieda rośnie, wojna. Wojna chyba największa. Że tak jest. Ja tutaj wierzę w świadectwa, tak? Bardzo ważne jest, żeby młodzi ludzie chcieli sami szukać tych prawdziwych świadków. Jeszcze na szczęście żyją, nie wiadomo jak długo. I trzeba ich wykorzystywać, żeby opowiadali o tych czasach. Żeby przybliżali te historie, żeby mówili, jak było naprawdę. Ponieważ tylko oni wiedzą, tak? Za chwilę tych osób nie będzie na świecie i wówczas zostaną nam tylko książki. A wiadomo, że książki, czy nawet wywiady, czy jakieś świadectwa takie audiowizualne... To już trzeba chcieć, bardzo chcieć. One nie odwiedzą, tylko właśnie trzeba chcieć, żeby do tego zajrzeć. W jaki sposób tak naprawdę? No oprócz oczywiście tego, o czym pani mówi, możemy wpływać na te świadomości historyczne. W jaki sposób możemy no właśnie nie nakazywać, a bardziej zachęcać, inspirować? Ważne jest, żeby to rodzice, moim zdaniem, mogli wskazać tą właściwą ścieżkę. No, pytanie tylko, czy rodzice sami też takiej edukacji by nie potrzebowali? Często tak jest. Najlepiej to widać na przykładzie osób, które wyemigrowały za granicę. Tak? Mamy takie sygnały od rodziców za granicę, że uczą swoje dzieci patriotyzmu, przyjeżdżają raz na jakiś czas do Polski, spotykają się te dzieci ze swoimi dziadkami, bądź pradziadkami, jeśli jeszcze żyją, jeżdżą po muzeach, jeżdżą po poszczególnych miastach i te historie jest opowiadane. Może jest to łatwiejsze dla ludzi, którzy mieszkają za granicą, ponieważ muszą przyjechać do Polski, tak siłą rzeczy te dzieci się pytają, a co tu się wydarzyło, a dlaczego, a kto to był, a dlaczego ta ulica nazywa się tak, a nie inaczej. Kim był ten człowiek? I jeśli rodzice są chętni do tego, żeby poświęcić czas dzieciom i odpowiedzieć im na te pytania, ale w sposób rzeczowy, a nie banalny, to wówczas to przyniesie skutek, tak? Bo te dzieci często po takiej lekcji patriotyzmu z Polski mają jeszcze więcej takiej dumy narodowej i takiej chęci do tego, żeby opowiadać o tym swoim rówieśnikom w innym kraju. No, właśnie myśląc o tych młodych ludziach i o tym, jak oni postrzegają historię i jak pamiętają tę historię, oczywiście pamiętają, musimy zastosować cudzysłów, no to nie sposób nie wrócić do tych ostatnich wydarzeń, do tych nieszczęsnych, leśnych obrazków z tortem i z tymi nieszczęsnymi wafelkami. No i jak komicznie by te wafelki nie wyglądały, to znak, który te wafelki stworzyły, już tak komicznie nie wygląda. No i tutaj bardzo ciekawa postać się pojawia. Pan Karol Tendera. Człowiek, który był więźniem Oświęcimia. Człowiek, który niejako na własną rękę rozpoczął batalię z jedną z niemieckich stacji telewizyjnych, które w jednym ze swoich programów, filmów nazwały ten obóz polskim obozem zagłady. Ta walka, co ciekawe, została doprowadzona do szczęśliwego finału. No i teraz tenże sam Karol Tendera, zastanawiam się, co on czuł, widząc na przykład tych młodych Polaków przebranych w esesmańskie mundury, które on widział, będąc więźniem Auschwitz. Myślę, że był zdruzgotany niestety. Zszokowany? Myślę, że też, tak, ponieważ on walczy o to, żeby Polska była krajem wolnym, tak, żeby prawda była pokazywana w sposób rzeczowy i żeby nikt się jej nie wstydził, żeby żaden Polak nie musiał się wstydzić tego, że jest Polakiem. Podczas gdy osoby, które znajdowały się w tym lesie i rzeczywiście takich rzeczy dokonały, o których ostatnio słyszeliśmy, no to pokazuje słabość bardzo i naszego systemu edukacji i słabość, podejrzewam, rodziców, tak, którzy nie potrafili wychować tych dzieci, tych już dorosłych ludzi, tak? Słabość otoczenia. Być może też kwestia terenu, na którym mieszkali i brak dostępu do wiedzy. Brak dostępu do wiedzy? W XXI wieku, gdzie mamy internet? Pani naprawdę w to wierzy? Że to brak dostępu do wiedzy spowodował takie zachowania? Niektórzy nie chcą naprawdę szukać nawet. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są pojedyncze przypadki, że to jest jakiś tam margines marginesu. Bez wątpienia tak jest. Ale mimo wszystko nie jestem w stanie zrozumieć, jak w takim kraju jak Polska, tak doświadczonym zarówno przez jeden totalitaryzm, a później przez drugi totalitaryzm, pojawiają się ludzie, którzy z jednej strony biegają w tych czarnych esesmańskich mundurach, a z drugiej strony, i o tym też pewnie nie należy zapominać, jak gdyby mówiąc o tych problemach, potrafią sławić imię Józefa Stalina. Dla mnie to jest niepojęte. No to prawda, tak. No, nie powinny mieć takie rzeczy miejsca. No nie po to walczymy w sądach, też przed sądami polskimi i zagranicznymi.
O naszą godność, tak? O naszą dumę narodową. O prostowanie tej historii, tak? Moja gratuluta dobrego imienia praktycznie dwa razy dziennie wysyłamy jakieś wezwania do sprostowania w prasie zagranicznej. Więc jeśli ludzie, nasi Polacy, my sami nie potrafimy bronić tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jaka jest nasza historia. Nie chcemy zrozumieć własnej historii. Właśnie i to jest chyba myślę, że największy problem, że nawet nie chcemy jej zrozumieć czasem, tak? Bądź opieramy się tylko na doniesieniach medialnych, które są bardzo szczątkowe i często bagatelizują rzeczywistość. Ale przyzna pani, że nawet jeżeli opieramy się na takich przekazach szczątkowych, to naprawdę trzeba dokonać w swoim umyśle. Trzeba też pamiętać, że niestety manipulacje psychologiczne są różnego rodzaju i totalitaryzmy też jest stosowało, więc być może to trochę. Nie znam tych osób, tak nie rozmawiałam z nimi nigdy, ale może też naczytały się jakichś książek za dużo, które wpłynęły w ten sposób tą historię odbierają. No, oczywiście to jest też jeden z argumentów. To będzie jeszcze Mussorgskiego tam więcej takiego śpiewania takiego, rwącego od tych najniższych tonów do tych najwyższych, no i te ruskie tu popieje, to na pewno będzie fajnie. No, bo tutaj niezbyt poprawnego użycia, no, czytam też te opisy, to chyba oddaje do tego sens działań, jakie mogą być podjęte. No ja doskonale rozumiem, a na ile na przykład tego typu zachowania, tego typu świadomość, tego typu złe działania, złe nawyki można zmieniać za pomocą kar. No tu mówi na przykład o podwyższeniu tych kar za głoszenie, no także pozdrawiam serdecznie, no rozpracowuję to. Dużo nie trzeba rozpracować, ale... Czy na podwyższenie kar stosowanie kar więzienia, tego jutro już nagram na ten temat. Być takim namacalnym sposobem na to, jak z tymi zachowaniami walczyć. Na pendrive'a nagram, to bardziej też zaostrzenie, to będę mieć bardziej na telefonie, o charakterze symbolicznym, żeby pokazać, że my mamy takie narzędzia a potem i naprawdę dwa razy się człowiek zastanów, zanim coś takiego powiesz. 14. Znaczy tak, my w naszej pracy jako rekruta bardzo często wzywamy do sprostowań. Spotykamy się z różną odpowiedzią. Czasem ludzie rzeczywiście poprawiają sformułowanie typowe polskie obóz koncentracyjne bez problemu, bardzo szybko. Może to coś się zabrzmiało. To będzie bardzo typowe używane sformułowanie przez tą oszczerczą pracę. Ja już tutaj nutę śpiewam, no i tego często poprawiają szybciutko, rzeczywiście trzy od momentu wysłania takiego wyzwania, następuje korekta tekstu, ale czasem spotykamy się też z tym, że ktoś nie chce takiego tekstu sprostować. Czym to tłumaczy? Bo bardzo jestem ciekawy, jaka jest argumentacja. Tłumaczą to oczywiście tym, że jeśli napisali polski obóz koncentracyjny, to jedynie w kontekście geograficznym. Także jeśli napisali polski obóz koncentracyjny, to wówczas wszyscy czytelnicy danej gazety bądź medium i kraju będą wiedzieli, że to było Baba Jaga. To będzie dobry pomysł. Chodzi o obóz wskazanie geograficzne. No więc właśnie, no to jest ten problem, że no to jest przekłamanie. Na wymowie naszego Lodzki rano mi się przeskoczyło. My mamy nadzieję, że wprowadzenie kar umożliwi nam też będzie takim straszakiem dla dziennikarzy, tak? Ponieważ będą musieli troszeczkę się zapoznać bardziej z historią, ponieważ będą wiedzieli, że za to grożą karę. Ponagrywam, będziesz miała z tego wybierać. No i te pieśni też od razu tutaj takie. No na razie tak myślę. Zmienia się tutaj prawo, ponieważ wiele spraw, które Reduta wytacza, toczy się w przysłowie polskim, mimo tego, że... przesyłam i tak dalej, i tak dalej. Przysławienia pojawiają się w prasie zagranicznej. I sąd polski uznaje się władnym do tego typu spraw i są one rozpatrywane przed naszym sądem. Tak więc dziennikarze niemieckiej prasy, hiszpańskiej prasy, włoskiej prasy odpowiadają bardzo często przed sądem polskim. Tak jak w przypadku Karola Tendery i CDF-u. Nie poddawaj się tam, może na przykład, nie otwieraj tam nikomu, żeby ciebie nie zjedli, albo żeby ciebie nie ukradli, bo to rzeczywiście w dobrej wierze napisali polski obóz, bo była policja, ale to nie na moim dyżurze, tam na tej poprzedniej. Brama zamknięta, drzwi zamknięte i telefon za 3400, tak jak ten Benedek miał tematami turystycznymi, podróżniczymi. Telefon Samsung S8 i tam za 250 zł był na komisariacie, dał zeznanie, to przyszedł taki spokojny, bo ten rysia mówił, przepraszam bardzo, drzwi były zamknięte, brama była zamknięta, to czyli, że wynika, że jakieś 10 pracowników, czyli niedużo,
wodociągi, biorąc, no to jeden drugiemu podpieprzył. No i teraz nikt nic nie wożył. Albo ktoś przeskoczył od ulicy przez płot i z tej torby tam wyrzucił przed przebił, zabrał telefon, te pieniądze, może coś jeszcze. No, ale ten telefon najważniejszy. Także o tak może być. Poznania, ekipa, proszę ciebie, otwarta nysza, otwarty plecarz, otwarte ten, no to idą gdzieś tam do dołu, zaglądają do rur, no to nie filmują tego, no to przecież to są szanowni. Ciebie winni, policja od razu to powiedziała, że to by się teraz pan sobie sam winni jest, no. Patrząc na to, w jaki sposób są pisane artykuły o Polsce, także no ja tu zaraz zamykam ten świat, no zaraz, o, tu nagrywam tutaj, tyle rzeczy mi się porobiło, proszę ciebie. I teraz mi się otworzyło te pieśni. Od 5 lat zajmuję się badaniem tych spraw. Mam przygotowaną listę dziennikarzy, którzy szkalują Polskę po prostu jawnie. No, także pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, serdecznie. Że będziemy mogli w niedługim czasie zaprosić do Polski, żeby właśnie pojeździli po obozach koncentracyjnych, zobaczyli nasz kraj, zobaczyli, czy u nas jest dyktatura, czy jej nie ma. No, a przy okazji też, no, tak jak trochę wracam do tych pięknych plaż. No może pokazać im trochę takich też sympatycznych obrazków, pokazać im kilka fajnych rzeczy. No tak jak wspomniałem, dobrze nakarmić, żeby no, te skojarzenia, te wspomnienia, które ze sobą przywiozą, żeby one były zupełnie, zupełnie inne od tego, co być może w tej chwili w ich głowach siedzi. Ja mam wrażenie, że wielu tych dziennikarzy zagranicznych po prostu nawet nie było w Polsce nigdy. I stąd to wynika też ich problem. Stąd wynika też ich problem, że opierają się tylko na tym, co donosi prasa w ich kraju. No i to jest trochę takie błędne koło w takim razie, no bo opieramy się na tym, co donosi prasa, a prasa donosi no, dokładnie to samo, co my piszemy, bo też nie do końca jesteśmy zorientowani. No tak można w nieskończoność. To prawda, trzeba zatrzymać to błędne koło. Myśli pani, że gdyby, no oczywiście, no wprowadzić takie zasady, takie działania, poczekać kilka lat, to być może jakbyśmy za kilka lat mieli okazję porozmawiać, to wśród tych młodych Niemców nie byłoby już 59%, tylko no niech będzie nawet 61%, no niech to będzie nawet symboliczna zmiana, ale jednak w dobrą stronę. Ja myślę, że się w tej chwili tak bardzo rozwinęła turystyka. Młodzi ludzie z naszego kraju też wyjeżdżają za granicę, też do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii i że oni też w jakiś sposób uczą o tej Polsce i potem zapraszają też tych swoich kolegów zagranicznych do naszego kraju. No to pani teraz naprawdę podniosła tę poprzeczkę odpowiedzialności, no bo wychodzi na to, że my tak naprawdę odpoczywając sobie 2 tygodnie gdzieś tam, nie wiem, w Grecji czy gdziekolwiek indziej, jadąc na weekend do Pragi, no chcąc nie chcąc jesteśmy ambasadorami Polski, tak i to zaczyna brzmieć bardzo poważnie. No bo jesteśmy. Każdy z nas, każdy Polak jest ambasadorem Polski, powinien jak najlepiej o naszym kraju mówić. No, co prawda do wakacji jeszcze trochę zostało, ale myślę sobie, że warto jednak mieć taką świadomość przed tymi pięknymi, mam nadzieję, weekendami wiosennymi, no a potem tym bardziej przed wakacjami, że to nie jest tak, że my jedziemy tylko wypoczywać. Że być może ten temat, który teraz poruszamy, jest bardzo mocno związany z tym, jak się na przykład będziemy zachowywać podróżując sobie po jakimś obcym kraju. Zawsze Polak za granicą jest ambasadorem swojego kraju. To ja tu się zgadzam w pełni. Pani Urszula, Wójcik Heduta dobrego imienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jutrzejsza niedziela, czyli ostatnia niedziela stycznia, to 65. Światowy Dzień Chorych na Trąd. W walce z trądem ogromną rolę odgrywały zawsze misjonarki i misjonarze wywodzący się z kręgów chrześcijańskich. A tematem zainteresował się Krzysztof Wójcik. Polska ma piękną kartę służby dyrektowatu. Pionierem na tym polu był błogosławiony Jan Bejzim, jezuita, który pracował na Madagaskarze. Z kolei lekarka Wanda Płońska przez 43 lata swojej służby w Ugandzie wychowała całe pokolenie miejscowych lekarzy. W Kongo Brazzaville od ponad 20 lat pracuje wśród trędowatych jako pielęgniarka siostra Noemi Swoboda Józefitka. Z trądem walczą w Angolii siostry ze Zgromadzenia Służebnych Ducha Świętego. W Indiach ciągle pozostaje w pamięci postać ojca Mariana Żelazka, nieżyjącego już werbisty, który poświęcił się trędowatym w Orisie w miasteczku Puri, a także księdza Adama Wiśniewskiego, palotyna, który pół wieku temu założył ośrodek rehabilitacji trędowatych Jivodaya w indyjskim stanie Chhattisgarh. Jego dzieło kontynuuje od niemal 30 lat dr Helena Pys, lekarka pracująca obecnie w Indiach. To właśnie ją pytałem o występowanie trądu we współczesnych Indiach. Trąd jest nadal problemem w Indiach. Wydawałoby się, że w dobie antybiotyków on powinien zniknąć szybko z powierzchni świata. Tymczasem ponad 70% wszystkich zachorowań na trąd w świecie to właśnie chorzy w Indiach.
W Indiach wykryto ponad 120 tysięcy nowych przypadków trądu, nowych zachorowań. Nie ulega wątpliwości, iż w kontekście tych słów opieka nad trędowatymi jest w Indiach koniecznością. Doskonale rozumiem to wspomniany już werbista ojciec Marian Żelazek, który w roku 1975 organizował kolonię dla trędowatych Karunalaya w Puri nad Zatoką Bengalską. Wspominając zmarłego w roku 2006 ojca Mariana, indyjski werbista ojciec Kurian wyjaśniał mi. He knew the value of life. On znał wartość życia. Był w 100% przekonany o potrzebie wspierania i chronienia życia. Gdy przychodziła potrzeba pomocy komuś, zapominał o sobie. Nigdy nie liczył czasu i kosztu takiej pomocy. Innym polskim duchownym księdzu Adamie Wiśniewskim Palotynie opowiadał indyjski kapłan ojciec Abraham, który przez kilka lat kierował ośrodkiem Jivodaya w centralnych Indiach. On chciał leczyć trąd i prowadzić rehabilitację ludzi zarażonych tą chorobą. Chciał, by ludzie chorzy byli otoczeni opieką, by ich szanowano, by ich kochano. Chciał również, by mogli wyjść z tej trudnej sytuacji i wrócić do społeczeństwa. Doktor Helenę Pys, pracującą w ośrodku Jivodaya, pytałem o współczesne możliwości zwalczania trądu, o stan wiedzy medycznej na temat tej choroby. Mamy w tej chwili skuteczne leki, antybiotyki i sulfonamidy, które są w stanie zupełnie zniszczyć bakterie trądu. Ale jest to sprawa wczesnej diagnostyki. Samo leczenie, czyli zabicie bakterii i pozbycie się tych bakterii z organizmu pacjenta, to koszt od 7 do najwyżej 70 dolarów. Całość leczenia, całość kuracji. W najprostszych przypadkach nie przekracza 10 dolarów, najbardziej skomplikowanych nawet nie przekracza 70. Ale w Indiach nawet o takie pieniądze nie jest łatwo. Tym bardziej, iż indyjskie władze medyczne twierdzą, że w kraju problem trądu już nie istnieje. Takie twierdzenie pociąga za sobą konsekwencje, o których opowiadał mi cytowany już ojciec Kurian. We used to get the medicine. Otrzymywaliśmy niegdyś leki ze szpitala państwowego. Obecnie już ich nam nie dają, ponieważ oficjalnie stwierdzono, iż trąd został w Indiach zwalczony. Ale my wiemy, że chorzy nadal przychodzą i trzeba ich leczyć. Dlatego kupujemy leki sami. Te leki dostępne są na wolnym rynku. Moi indyjscy rozmówcy zwracają jednak uwagę, iż w walce z trądem problemem jest nie tylko i nie wyłącznie strona medyczna zagadnienia. Nie tylko kwestia dostępności leków, ale także strona społeczna zagadnienia. Mówiła mi o tym doktor Helena Pys. Wyleczenie trądu to jest jeszcze coś więcej. Trąd okaleczy. Jeżeli choroba nie jest diagnozowana wcześnie, jeżeli leczenie nie jest prowadzone wystarczająco długo i systematycznie, czasem dochodzi do okaleczeń. Chory na trąd, tak mówił ojciec Marian Żelazek, który przez ponad 25 lat pracował w Puri właśnie z takimi pacjentami, to jest człowiek skazany na zawsze na bycie trędowatym. Nie ma czegoś takiego jak trąd przewlekły. Natomiast są ludzie okaleczeni przez trąd i oni nigdy nie mają już możliwości powrotu do normalnego społeczeństwa. Oni są wykluczeni od pierwszego momentu, kiedy społeczeństwo rozpozna, że to jest ta choroba. Tak naprawdę muszą odejść od swoich najbliższych z rodziny, ze wsi. Udają się najczęściej na obrzeża miast, gdzie jest zawsze łatwiej o jakieś osiedlenie się. W Indiach to są po prostu slumsy. Oni żyją w slumsach, w dużych miastach, tam gdzie jest łatwiej utrzymać się z żebraniny. Problem wykluczenia ludzi chorujących na trąd nie dotyczy wyłącznie społeczeństwa indyjskiego. To znacznie szersze przekonanie, wedle którego trędowaci to osoby skażone, ponoszące jakąś trudną do wyjaśnienia karę za uczynki swoje lub swoich przodków. Walka z takimi uprzedzeniami jest znacznie trudniejsza, aniżeli wyleczenie chorych. A przypomnę, leki umożliwiające skuteczne wyleczenie osoby zarażonej kosztują nie więcej aniżeli 70 dolarów. O problemie trądu. Na dzień przed 65. Światowym Dzień Chorych na Trąd będziemy obchodzić jutro, mówił Krzysztof Henik. Reklama. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Sprzątanie nowej generacji. Już teraz w Lidlu. Inteligentny robot odkurzający marki Fileta, który posprząta twój dom za ciebie. Robot odkurzający Fileta w supercenie. Jedynie 444 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie.
to promocja. Już starożytni wiedzieli, że nastawienie do życia ma niebagatelny wpływ na proces leczenia w przypadku choroby. Kluczem do sukcesu jest całościowe, czyli holistyczne podejście do pacjenta. O tym, na czym opiera się medycyna integralna i jakie korzyści z niej płyną, opowiedzą goście audycji Na Zdrowie. Zapraszam już dziś po 16:30. Do usłyszenia, Elwira Kaganowicz. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się 16. Czas na informacje dnia. Na początek Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości i wybór nowego szefa Komitetu Wykonawczego Partii. W informacjach również akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Himalajści wylądowali na wysokości 4850 metrów. Miloš Zeman prowadzi w drugiej turze wyborów prezydenckich w Czechach. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Krzysztof Sobolewski nowym szefem Komitetu Wykonawczego PiS. Taką decyzję podjęła dziś Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Na stanowisku sekretarza partii zastąpi on Joachima Brudzińskiego, który na początku roku został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. O wyborze mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W niektórych partiach zdarzało się, że ktoś był ministrem i jednocześnie sekretarzem generalnym. No myśmy uznali, że jednak pan minister, pan marszałek powinien się skoncentrować na pracy w ministerstwie. Miał znakomitego zastępcę, człowieka, który świetnie się orientuje w sprawach partii. Jest bardzo rzetelny, sprawny, pracowity i w związku z tym nie było tutaj żadnego powodu, żeby nie dokonać zmiany. Jestem przekonana, że Sobolewski poradzi sobie z powierzonym mu zadaniem, mówiła rzeczniczka prasowa partii Beata Mazurek. Od wielu lat jest w polityce. Jest bardzo sprawny organizacyjnie i bardzo odpowiedzialny. Zawsze służył pomocą Joachimowi Brudzińskiemu w jego pracy, więc był osobą, która z marszu weszła w zadania, które przed nim stoją, które do tej pory realizował Joachim Brudziński. Rada Polityczna podjęła też uchwałę o tym, że osoby, które w ciągu 3 ostatnich lat zmieniły przynależność partyjną, nie mogą być umieszczane na listach PiS. Polski zespół ratowniczy jest już na zboczach Nanga Parbat. 4 uczestnicy wyprawy na K2 śmigłowcami zostali przetransportowani pod Nanga Parbat, gdzie rozpoczęli już poszukiwania uwięzionych Tomasza Mackiewicza i francuski Elisabeth Revol. W Pakistanie zapadł zmierzch, co może utrudnić prowadzenie akcji ratowniczej, mówi Krzysztof Wielicki, kierownik Narodowej Ekspedycji na K2. Sami czekamy na potwierdzenie, no wydaje się być pewne, że wylądowali. Natomiast jaka jest sytuacja, jak się czują, co widzą i inne informacje, niestety na chwilę nie posiadamy. Lokalizator Adama Bieleckiego, jednego z uczestników akcji ratunkowej, wskazuje wysokość 4950 metrów. To wysokość pierwszego obozu. Plan zakładał przetransportowanie ekipy ratowniczej do wysokości około 6000 metrów. No wynika się, że to się nie powiodło. No mogły być różne względy, pogoda, wiatr, różne elementy mogły zadziałać. Tak jak mówię, nie znamy przyczyn, ale wiemy, że to się nie bardzo udało. No ale to właśnie to nie przeszkadza akcji ratowniczej, którą i tak trzeba zrobić. Oczywiście lepiej byłoby oblecieć, lepiej byłoby podjąć, czy wyrzucić chłopaków z helikoptera, no, ale jeśli się nie da tak, no to trzeba pewnie będzie się wspinać. Natomiast pytanie jest o to kiedy, jak, kto. W akcji uczestniczą Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor oraz Piotr Tomala. Dokładnie 73 lata temu wyzwolony został obóz Auschwitz-Birkenau. Na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym roku w uroczystościach rocznicowych w Oświęcimiu wezmą udział byli więźniowie, premier Polski oraz delegacje z Izraela i Rosji. Wśród obecnych na uroczystościach byłych więźniów jest m.in. Anna Stachowiak, która do obozu trafiła jako dziecko z Powstania Warszawskiego. Wyzwolenia doczekała w wieku 10 lat. Zrozumiała, że jest wolna dopiero gdy do baraku weszli żołnierze w innych mundurach niż niemieckie. No, rozumiałam to, co oni do mnie mówią. Mówili, że Germańców nie, już ich nie ma. Druty, nie ma prądu, tak? Mogłyśmy chodzić już po tym obozie, z baraku do baraku. Nie były zamknięte te drzwi. No, to była wtedy już, w tym momencie, to już była dla nas taka wolność. Myśleliśmy właśnie tylko chyba o jedzeniu, no, bo to wszystko takie głodne było. Główne uroczystości rocznicy wyzwolenia obozu rozpoczną się o 18:30.
W informacjach dnia wybory prezydenckie w Czechach. Po zliczeniu głosów z 84% okręgów urzędujący szef państwa Miloš Zeman zdobył 53% poparcia. Jego rywal Jiří Drahoš ma 46% głosów. Na tym etapie frekwencja wynosi 66%. Dotychczasowe wyniki wskazują, że Jiří Drahoš wygrał tylko w 3 regionach, w tym w Pradze, a Zeman w 11. Na koniec Zakopane. Rozpoczyna się tam drużynowy konkurs w skokach narciarskich. O 15 zawodnicy oddali serię próbną. Teraz przed skoczkami pierwsza część zawodów. Wśród kibiców wielkie oczekiwania i wielkie nadzieje na podium. Kogo by nie zapytać, każdy stawia na biało-czerwoną drużynę. Mamy naprawdę bardzo dobrą drużynę. No indywidualnie też są bardzo dobrzy, także no mam nadzieję, że tu i tu pokażą się jak z najlepszej strony. No i miejmy nadzieję, że wygrają. Oczywiście obstawiamy na naszych biało-czerwonych. No i później pewnie Niemców, ale no miejmy nadzieję, że nasi będą pierwsi. Emocje kibiców mogą podobno zdziałać cuda. Wiele razy przekonał się o tym Rafał Kot, były fizjoterapeuta kadry skoczków, a prywatnie ojciec dwóch naszych zawodników, Maćka i Kuby. Kibice są tym wspaniałym tutaj dodatkiem. Ich doping niesie naszych zawodników. Niektórzy zawodnicy skacząc troszeczkę słabiej w Zakopanem wyzwalali w sobie te pokłady, tej energii, tego takiego zaszczyku, takiej iskierki. Konkurs drużynowy obserwuje na trybunach pod Wielką Krokwią 24 tysiące osób. Drugie tyle poza skocznią, między innymi przy Krupówkach w strefie kibica. Z Zakopanego Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Czas na pogodę. Do końca dnia pochmurno, miejscami przejaśnienia. W całym kraju możliwy deszcz, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach będzie pruszyć śnieg. Na termometrach od 2 stopni lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich do 4 w centrum i 7 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 6 w Polskim Radiu 24 wracamy do wizyty Rexa Tillersona, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych w Polsce. Teraz słowa, które Rex Tillerson wygłosił po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem. Bardzo cieszę się, że po raz pierwszy odwiedzam Polskę jako sekretarz stanu USA. Chciałbym podziękować panu premierowi Morawieckiemu, jak również ministrowi Czaputowiczowi za nasze rozmowy. Nasze spotkania były długie, nasze rozmowy bardzo owocne. Chciałbym pogratulować obydwu panom nowych stanowisk w nowym rządzie. Chciałbym także podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie za czas, który poświęcił mi wczoraj. Nasze spotkanie było bardzo głębokie, bardzo owocne i produktywne. Polska, moim zdaniem, jak wszyscy wiedzą, jest wspaniałym demokratycznym sojusznikiem USA. Nasze więzi sięgają czasów amerykańskiej walki o niepodległość. Polscy żołnierze pomagali nam walczyć o naszą niepodległość. Nasze rozmowy opierają się o to, o czym w ubiegłym roku mówił prezydent Trump w czasie wizyty w Warszawie. Mówiliśmy o kilku kwestiach bilateralnych, jak również tematach dotyczących kwestii regionalnych, jak również globalnych. Wszyscy doceniamy i zgadzamy się, że bezpieczeństwo jest zawsze sercem relacji zagranicznych USA, także z Polską. Doceniamy współpracę i wsparcie Polski w działaniach dotyczących Korei Północnej i rozwijania broni nuklearnej przez ten kraj. Polska nieustannie sprzeciwia się działaniom koreańskiego reżimu, jak i my. Razem z USA Polska w ramach NATO wzmacnia zdolność odstraszania i obronności sojuszu. Doceniamy fakt, że Polska osiągnęła już próg 2% PKB wydatkowania na obronność. Doceniamy także fakt, że przekraczają państwo ten próg. Doceniamy inwestycje czynione na rzecz architektury obronnej. Z pewnością jest to na korzyść Polski i NATO. Współpracujemy w zakresie walki z dezinformacją i cyberprzestępczością. Wspieramy także walkę o suwerenność Ukrainy. Polska, jak również USA, sprzeciwia się Nord Streamowi 2. Uważamy, że ta inicjatywa podminuje stabilność i bezpieczeństwo energetyczne Europy. Dla Rosji to będzie kolejne narzędzie, by upolitycznić kwestie energetyki. Sprzeciwiamy się temu w oparciu o nasze
interesy strategiczne. Polska, naszym zdaniem, jak również cała Europa, ma możliwości ku temu, aby dywersyfikować źródła energii i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Wspieramy różne inicjatywy, które mają na celu łączenie infrastruktur energetycznych. Dla nas energetyka to żyzna gleba, aby rozbudowywać relacje gospodarcze pomiędzy Polską a USA. Prezydent Trump w czasie swojej wizyty mówił, że wspieramy dywersyfikację energetyczną Polski. Jesteśmy gotowi do tego, aby sprzedawać Polsce gaz LNG wytwarzany w USA. Wspieramy także różne inicjatywy, które pozwalają Polsce, jak również całej Europie, wykorzystać inne źródła energii, takie jak na przykład rurociąg pod Bałtykiem łączący Polskę z Norwegią. Wspieramy także inicjatywę Trójmorza. Amerykańskie firmy mają właściwe produkty i usługi, które pomogą budować bezpieczeństwo energetyczne Polski. Z radością omawiałem te kwestie także z panem premierem. USA z dumą podchodzi do roli, jaką odegraliśmy w odrodzeniu Polski wiek temu. Teraz wraz z Polską świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. USA jako pierwsze uznały niepodległość Rzeczpospolitej. Obchodząc tę setną rocznicę, nie możemy zapomnieć o ofiarach tej czarnej przeszłości. Dzisiaj obchodzimy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 73. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau okupowanej przez nazistów w Polsce. To ważny dzień dla nas wszystkich. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę obchodzić to święto w Polsce z naszymi polskimi przyjaciółmi. Jak w przeszłości USA będzie stać ramię w ramię z Polakami teraz i w przyszłości. Dziękujemy za gościnność, godzinne przyjęcie amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują teraz w Polsce. Dziękujemy za wsparcie. Ja dziękuję za uwagę. To było wystąpienie amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw zagranicznych panem Jackiem Czaputowiczem. No i przy tym temacie pozostajemy. Teraz Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Tych spotkań w Polsce odbytych przez pana Tillersona było kilka. Czy w amerykańskich mediach możemy znaleźć jakieś echa tych spotkań i tej wizyty w Polsce? Tak, możemy znaleźć echa tych spotkań. Oczywiście przed chwilą, dosłownie kilkanaście minut temu, słuchałem na przykład publicznego radia amerykańskiego, które mówi o wizycie Rexa Tillersona przede wszystkim w Europie. Zaznacza się mniej o tej wizycie w Polsce, a przede wszystkim w aspektach europejskich i w aspektach współpracy na linii Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Rosja. I jednak problemów z tą współpracą, a przede wszystkim zupełnie innej wizji Rosji versus Unia Europejska i Stany Zjednoczone dotyczące konfliktu w Syrii, wojny domowej, która tam ma miejsce już od kilku lat. O tym się mówi przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty polskiej wizyty Rexa Tillersona, to oczywiście w polskich środkach masowego przekazu, których w Stanach Zjednoczonych nie brakuje, to jest jeden z głównych tematów właśnie, który pojawia się. Natomiast w amerykańskich mediach mówi się przede wszystkim właśnie o tej coraz lepszej, pogłębiającej się współpracy polsko-amerykańskiej i także w skali obronności. O komentarz dotyczący właśnie wizyty Rexa Tillersona w Stanach Zjednoczonych poprosiliśmy znawcę amerykańskiej sceny politycznej, na co dzień redaktora naczelnego chicagowskiego tygodnika Express Andrzeja Wąsewicza. Posłuchajmy. Ja myślę, że wizyta po pierwsze jest dostrzeżona, dostrzegana, doceniana i tutaj Amerykanie, jak to zwykle z nimi bywa, mają bardzo praktyczne podejście do tej sprawy, mianowicie pierwszy plan wybija się współpracę gospodarczą i przypomina się, że przecież Stany Zjednoczone już wysłały pierwszy transport gazu ciekłego i to właśnie w komentarzach amerykańskich się przewija bardzo często w kontekście oczywiście dywersyfikacji. Chodzi tutaj o to, by kraje Europy Środkowej, Wschodniej, być może również Zachodniej miały dostęp do innych źródeł energii, a nie tylko polegały na tym, co idzie z Rosji. To jest bardzo ważny element, zgodny zresztą z polityką Donalda Trumpa, który, jak wszyscy wiemy, jest biznesmenem i on bardzo praktycznie podchodzi do tych właśnie spraw. Ale skoro mówimy również o sprawach może propagandowych i sprawach, które będą stanowiły o wizerunku Polski, to w relacjach, jeżeli chodzi o media amerykańskie, bardzo często przewija się zwrot
strategiczne partnerstwo. Mówimy tutaj o obecności Rexa Tillersona w Polsce, o rozmowach z dostojnikami polskimi i stwierdza się, że w kontekście wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Polska rzeczywiście ma szansę, by umocnić swoją pozycję w tej strukturze. Liczy na Stany Zjednoczone i rzeczywiście można uważać, że ta właśnie wizyta, mówimy o sekretarzu stanu, jest potwierdzeniem polityki amerykańskiej, która będzie coraz bardziej orientowała się na Polskę. Czy w ślad za tym pójdą konkrety ekonomiczne i inne, na przykład zniesienie wiz dla Polaków, to już dalsza sprawa, ale na pewno jest to bardzo ważny element dwustronnych kontaktów. Specjalnie dla Polskiego Radia 24 mówił Andrzej Wąsewicz, znawca amerykańskiej sceny politycznej, na co dzień redaktor naczelny chicagowskiego tygodnika Express. To ta wizyta mówi się w perspektywie takiej szerokiej właśnie współpracy na linii Waszyngton-Warszawa i także tego, że Polskę odwiedzają najważniejsi amerykańscy politycy, te czołowe postacie amerykańskiej, waszyngtońskiej przede wszystkim sceny politycznej, bo przypominamy, że w połowie roku był w Polsce Donald Trump, teraz Rex Tillerson, a podczas spotkania z byłym ministrem obrony Antonim Macierewiczem we wrześniu James Mattis przyjął zaproszenie do Polski. Mówimy tutaj o szefie Pentagonu i również zapowiedział, że w roku 2018 będzie robił wszystko, aby pojawić się w naszym kraju. Czyli są to dowody jednak tej mocnej współpracy polsko-amerykańskiej, że Polska jest zauważana i miejmy nadzieję, że przeniesie się to nie tylko, tak jak mówił Andrzej Wąsewicz, na tą płaszczyznę gospodarczą, wojskową, ale również być może pójdzie do przodu sprawa zniesienia wiz dla Polaków, bo walczymy o to niestety nieskutecznie od bodajże dwóch dekad prawie. Pan Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję. Teraz jeszcze, dziękuję. I teraz jeszcze jeden komentarz, jeszcze jeden gość, pan profesor Wojciech Bieńkowski, uczelni Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, najważniejsze punkty pana zdaniem tej wizyty Rexa Tillersona w Polsce, bo no, mieliśmy kilka ważnych spotkań z prezydentem, premierem, szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, również z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Pana zdaniem najistotniejsze tematy, które pojawiły się w tych rozmowach, to? No na pewno bezpieczeństwo jako takie Polski w kontekście oczywiście naszego członkostwa w NATO i tutaj ewentualnie wzmocnienie tej flanki wschodniej, czy też przez, że tak powiem, zwiększenie ilości żołnierzy NATO, w tym oczywiście amerykańskich najlepiej, czy też przez przeniesienie kilku jakichś centrów dowodzenia ten obszar, a przede wszystkim może zmiana pewnej formuły, która oczywiście wymaga uzgodnień międzynarodowych albo większego takiego tąpnięcia w relacjach USA-Rosja, mianowicie przejście od tych rotacyjnych na stałe pobyty wojsk amerykańskich w naszym obszarze. To są na co mamy szansę, pana zdaniem, z tych punktów? Ja uważam, że jeżeli się zaostrzy ten konflikt z Rosją, który narasta, bo aktywność rosyjska jest coraz bardziej dostrzegana i niebezpieczna. I tak sądzę zresztą, że taki jest program długofalowy zmian w polityce amerykańskiej, chociażby poprzez zwiększenie zbrojeń o 100 miliardów w tym roku, to jest prawie 18%. To są niesamowite zmiany, do których Amerykanie, że tak powiem, zaczynają nas przyzwyczajać, że będzie jakaś powtórka konfrontacyjna prawdopodobnie w skali geopolitycznej w najbliższych latach, bo takie zmiany nie dokonują się przypadkowo, jeśli chodzi o skalę tych zmian. To jest zresztą inna sprawa, troszeczkę odbiega może od tematu takiego bezpośredniego, który pan wspomniał, ale wydaje mi się, że warto wiedzieć, że ten kontekst jest szerszy. I w związku z tym ta zmiana ewentualnie tego statusu tych żołnierzy z rotacyjnych na stałe, ona by wymagała odejścia od tego porozumienia Rosja-USA, które to porozumienie polegało na tym, że zgoda na wyjście i na połączenie właśnie NRD z RFN-em, czy na zjednoczenie Niemiec, wiązała się z obietnicą czy Zachodu, czy tam właśnie Stanów Zjednoczonych, że nie będą na terenie poradzieckich tych krajów, czy tak powiem RWPG, czy Paktu Warszawskiego,
stacjonowały na stałe amerykańskie czy tam natowskie wojska. No ale panie profesorze, przepraszam, że przerwę, no ale w tak zwanym międzyczasie, no mieliśmy zajęcie Krymu, mieliśmy Donbas. Że jakieś domknięcie musi być, albo ewentualnie w końcu będzie taka interpretacja, o której właśnie pan powiedział przed chwilą, że jest, skoro tamci złamali te pewne postanowienia i nie są w zgodzie z prawem międzynarodowym, ze stroną suwerenności, to w takim razie Rosja nie ma się gwarantem granic Ukrainy. Właśnie, w związku z tym nie ma się to trzymać tamtych ustaleń, skoro one przestały być aktualne. To może być w związku z tym taka decyzja jak gdyby samodzielna, tylko ja chcę podkreślić jednak taką rzecz, która u nas umyka w tej debacie na temat relacji polsko-amerykańskich, że nie pokazuje się tego wielkiego planu amerykańskiego, który teraz dopiero się wyłania i niektórzy to zaczynają rozumieć i doceniać, mianowicie zwiększenia roli USA w globalnym świecie w kontekście rosnącego zagrożenia ze strony rosnącej Chin czy polityki dozbrajania Rosji. Jeżeli się przejrzy najnowsze dane, które wyszły w związku z opublikowaną strategią bezpieczeństwa narodowego USA oraz strategią obronności USA, to są te dokumenty sprzed ostatnich, że tak powiem, tygodni czy miesięcy, widać w ogóle zmianę w polityce amerykańskiej w kwestii, że tak powiem, miejsca USA w tym geopolitycznym świecie. Otóż wydaje się, że zachodzą zmiany na miarę takich, jakie zachodziły w okresie Reagana w latach 80. Jest jakiś plan, widać to wyraźnie, niesamowitego zwiększenia potencjału amerykańskiego w najbliższych latach. Jeżeli pan popatrzy na przykład na plany gospodarcze Stanów Zjednoczonych, to jeżeli weźmiemy na przykład politykę podatkową, czy też próba zmiany polityki handlowej, też odblokowanie amerykańskiego potencjału energetycznego, deregulacje czy inne posunięcia administracji Trumpa, widać wyraźnie, że jest wielki taki nacisk na wzmocnienie gospodarki amerykańskiej. I to będzie w skali globalnej ważne to przedsięwzięcie. Ono się tym różni może od tego, co zrobił Reagan w latach 80., że tam to było w dużym stopniu wewnętrzną, że tak powiem, scenerią i takim zasięgiem, chociaż oczywiście były reperkusje międzynarodowe. Tutaj widać, że w tym posunięciu Trumpa jest coś więcej, mianowicie jest chęć zgarnięcia kapitału z rynku międzynarodowego i wprowadzenia go do Stanów Zjednoczonych. Bo jeżeli pan zauważy, że obniżka podatków CIT dla korporacji amerykańskich doprowadzi do tego, że poziom tego podatkowania będzie konkurencyjny w stosunku do tego, co jest na świecie. Jeżeli jest na dodatek korporacje amerykańskie dostają ten bonus w postaci niższego oprocentowania, jeżeli znów przejdą, że tak powiem, na stronę amerykańską, a nie będą się lokowały tych 3000 miliardów dolarów na kontach zagranicznych tylko dlatego, żeby nie płacić wysokich podatków w USA, a teraz właśnie te podatki zostały zmniejszone. Więc zgarnięcie tych 3000 miliardów dolarów plus zachęta wielka dla korporacji transnarodowych, nawet w takich krajach jak w Niemczech, rozważa się lokowanie produkcji teraz w Stanach Zjednoczonych ze względu na to niższe opodatkowanie oraz fakt, że nowa polityka handlowa Stanów Zjednoczonych, ona buduje, że tak powiem, znów lepsze relacje dla tych korporacji z punktu widzenia eksportu nawet z USA na zewnątrz, czy też ochrony rynku amerykańskiego względem konkurencji z zagranicy. W związku z tym powstaje taka sytuacja w tej chwili w Stanach, jaka istniała w momencie, kiedy tworzyło się wspólny rynek, czyli tą obecną Unię Europejską, mianowicie tworząc barierę cenną na zewnątrz, korporacje omijały tą przeszkodę przez wprowadzanie i inwestowanie w Europie, żeby ten wielki rynek mieć w ręku bez ograniczeń w postaci ceł wewnętrznych. Więc inaczej mówiąc, ta wielka polityka amerykańska gospodarcza, którą właśnie administracja Trumpa przeprowadza, ona spowoduje zwiększenie kapitału i potencjału
ekonomicznego Stanów Zjednoczonych, co będzie z kolei bazą do możliwości zwiększenia wydatków militarnych, tak jak właśnie w tym roku zaplanowano. Ale to, panie profesorze, to tylko jedna uwaga, bo my oczywiście cały czas rozmawiamy o tym zwiększeniu potencjału amerykańskiej armii, amerykańskiej gospodarki. No trochę oczywiście patrząc na to przez pryzmat Europy, przez pryzmat naszych kłopotów z Rosją, ale na ile tak naprawdę to wszystko, o czym pan mówi, to nie jest pewien problem dla Europy, dla Polski, bo być może te wszystkie amerykańskie starania nie mają wcale na celu rozwiązania na przykład kłopotów z Rosją, ale ten cel jest zupełnie inny i leży zupełnie gdzie indziej. Tym celem są Chiny. No, ale wie pan, Rosja, tak jak i Chiny, została wymieniona jako przeciwnik w tej najnowszej strategii. W związku z tym flanka wschodnia to nie jest flanka w stosunku do Chin. To troszeczkę po drodze mamy Rosję, więc pamiętajmy o tym. Natomiast jeśli chodzi o problem dla Europy, to on oczywiście jest. Tylko że niech pan zobaczy, jak ta nowa administracja patrzy na tą Europę. Pomija Niemcy, bo Niemcy zaczynają prowadzić politykę antyamerykańską. Prowadzą politykę właściwie z taką bardzo ego. Ich kontakty z Rosją właściwie są bardzo dobre, a bardzo by chcieli utrzymać te kontakty, czego jest dowodem, że tak powiem, trzymanie się przy Nord Stream 2, na czym ma, że tak powiem, gospodarka niemiecka i niemieckie korporacje dające ten equipment cały dla tego przedsięwzięcia, zyskiwać. Tutaj jest akurat rozbieżność między Niemcami i pośrednio Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Amerykanie stały się głównym producentem i eksporterem teraz staną się ropy i gazu za tą rewolucję łupkową i odblokowanie amerykańskiego potencjału energetycznego oraz zmiana prawodawstwa amerykańskiego, które umożliwia już eksportowanie tych nadwyżek ropy i gazu w większym stopniu niż to było poprzednio, bo przedtem było, że tak powiem, pewne ograniczenie na ten kierunek. W ten sposób amerykańska podaż ropy i gazu, ona uderza w te pomysły niemieckie, że tak powiem, realizowane dosyć skutecznie jak do tej pory i wyraźnie pokazuje, że tutaj ta koncepcja polska im się bardziej podoba, bo ona akurat oznacza, że my nie chcemy tego powiązania tradycyjnego i nie chcemy tej polityki niemiecko-rosyjskiej w tej kwestii, tylko chcemy właśnie uniezależnienia w zakresie tego bezpieczeństwa energetycznego, stawiając między innymi na dostawy, jeżeli cenowo będzie to konkurencyjne, ze Stanów Zjednoczonych. Także tutaj akurat jest zbieżność polityki amerykańskiej i polityki polskiej w tym temacie, niezależnie od tego, co sobie Niemcy czy tam inne kraje na ten temat myślą. No ale na ile ta zbieżność rzeczywiście może mieć wymierne korzyści? Na ile my dzięki tym wszystkim zagadnieniom, o których pan mówi, no możemy w jakiejś mierze stać się beneficjentem amerykańskiej polityki? Zarówno jeżeli chodzi o gospodarkę, ekonomię, gaz, zbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, jeżeli patrzymy na sprawy bezpieczeństwa, to ważne jest, kto wśród tych sojuszników amerykańskich w NATO rzeczywiście przykłada się do tych kwestii, że tak powiem, procentu wydatkowania PKB na uzbrojenie. My tutaj geograficznie... Co Amerykanie bardzo mocno podkreślają. Podkreślają, a my się nawet deklarujemy, że w najbliższych latach być może zwiększymy do 2,5% te nasze... Rozrywka monarchów, pasja ludzi i władzy, siła napędowa polskiej polityki, masoneria przez całe wieki wpływała na losy Rzeczpospolitej, na dobre i na złe. Polscy masoni nie zaczynali skromnie. Od pierwszych chwil wolnomularstwo było nad Wisłą rozrywką królów. Nie byłoby go, gdyby nie pewien ślubny syn najbardziej rozpustnego władcy Rzeczpospolitej, Augusta II Mocnego. Hrabia Fryderyk August Rutowski, bo o nim mowa, założył prekursorską lożę w Dreźnie. Był rok 1738, zaledwie 21 lat po instalacji pierwszej wielkiej loży Londynu. Organizacja stworzona przez polsko-saksońskiego arystokratę była niemalże rówieśniczką masonerii niemieckiej, włoskiej, szwajcarskiej oraz szkockiej. Dopiero kilka lat później założono loże masońskie w Szwecji oraz Danii. Wolnomularstwo szturmem zdobyło serca polskiej arystokracji i monarszy dwór. August III z Sas, przyrodni brat hrabiego Rutowskiego, nie zdecydował się jeszcze zostać masonem. Jednak jego następca nie miał już przedtem żadnych oporów. Stanisław August Poniatowski wstąpił do Loży Warszawskiej pod Trzema Hełmami w 1777 roku.
został kawalerem Róży Krzyżowej w siódmym najwyższym stopniu wolnomularskim. Wniósł za to symboliczną opłatę 76 i 1 dukata. W murach zamku Poniatowski wciąż po Poniatowskim. W loży jednak przyjął zupełnie nowe zakonne nazwisko. Celsinatus, Ekes, a Korona Vindicata. W ślad monarchy poszedł niemal cały dwór. Prymas Gabriel Potocki nie tylko ochoczo zgodził się zostać masonem, ale także pożyczył swoje srebra stołowe na wolnomularską uroczystość pod przewodnictwem króla. W przynależności do loży nie przeszkadzał mu nawet zakaz papieski. Groziła za to ekskomunika. Od początku działalności masonerii w Polsce jej przedstawiciele dominowali na szczytach władzy. Okres od powstania pierwszej loży do trzeciego roku Polski był dla masonerskiego okresem prawdziwej prosperity. Wbrew mitom, tajemne loże nie próbowały wcale zniszczyć państwa. Aktywuj kupę w aplikacji Mój Kart. To właśnie masony na 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach. Zaliczy ponad 20% 28 wolnomularzami byli szczególnie inwestor Zabiera oraz Jan Uszczecki. Prośbę o inicjację w zakonie złożył sam Stanisław Małachowski. Wreszcie co trzeci z 83 posłów wspierających uchwalenie Konstytucji 3 maja był masonem. To właśnie im zawdzięczamy drugą na świecie nowoczesną konstytucję. W epoce napoleońskiego ducha masonerii ożywiały legiony. Do lóż należeli generał Henryk Dąbrowski i książę Józef Poniatowski. Wielkim mistrzem zostaje wówczas Stanisław Potocki. Ruch wolnomularski nie przepadł także po odzyskaniu niepodległości. W dwudziestoleciu międzywojennym liczył w całym kraju kilkaset osób. W tym kręgu obracała się pisarka Maria Dąbrowska. Broniła ona świeckiego zakonu jako ostoi cnoty obywatelskiej i prawości ludzkiej. Polska Partia Socjalistyczna nie wzbraniała wówczas swoim członkom zasiadania w lożach. Masonami byli m.in. Andrzej Struk, Stanisław Posner, Oskar Lange, Jerzy Szapiro, Mieczysław Niedziałkowski, Władysław Kunicki. Pojawiały się także głosy sprzeciwu. Krytycy twierdzili, że masoneria poluje na ludzi wpływowych, zaszczepia w nich solidarność wobec zakonu i w ten sposób tka swoją sieć wpływów. I rzeczywiście polowała. Do masonerii należał Jan Piłsudski, brat marszałka. Masonem był także prezydent Gabriel Narutowicz. Po wojnie wielu masonów odnalazło się w nowej rzeczywistości. Władze komunistyczne funkcjonowały wówczas w paranoicznym strachu przed wrogiem. Obawiano się masonerii jako wroga wewnętrznego. Tymczasem pozostali w kraju po wojnie masoni często aktywnie budowali socjalizm. Przełom roku 1989 przyniósł renesans wolnomularstwa w Polsce. Reaktywowano dawne loże. To w nich dyskutowano nad kształtem nowej konstytucji. Masoni zajmowali wówczas najwyższe stanowiska państwowe, dzierżyli wpływowe urzędy. Wymowny przykład to Jan Olszewski, premier w latach 1991-1992. Obecnie polskie wolnomularstwo liczy kilkuset członków, nie mniej niż w II Rzeczpospolitej, choć ledwie ułamek swoich kadr z czasów króla Stasia. W lożach masońskich zasiadają ludzie najbogatsi i najbardziej wpływowi. Do szeregów masonerii należą naukowcy, finansiści, politycy. Oficjalnie masoni nie są stowarzyszeniem politycznym. Odżegnują się od wszelkich sugestii, jakoby próbowali wpływać na władzę. I może szkoda, bo jeśli historia czegoś uczy, to tego, że wolnomularstwo zapewniło Polakom znacznie więcej sukcesów, niż sprowadziło na nich porażek. Cieszymy się pierwszym miejscem. I oby otrzymali nasi skoczkowie to pierwsze miejsce. Pawle, gdy tutaj pani Iwet Żółtowska-Darska mówiła o tej odwadze i o tym, że no trzeba być po prostu twardym, to sobie tak pomyślałam, że to tylko nie chodzi wyłącznie o sport i o takie mistrzostwa. Tam czekają na ciebie ceny, tak sobie myślę, że masz syna aktora. Masoneria czasem powstała na początku epoki oświecenia. Nie starasz się właśnie jakoś wpłynąć na to jego odwagę, że powołaniem ludzi wykształconych, no, na przykład na krytykę, czy pomagasz mu poradzić jest budowa bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, wyzwolonego z zabobonu i z różnych ograniczeń, które nakładały wówczas na ludzi klasy społeczne. Masoneria nie była religią ani partią polityczną, chociaż miała i ma nadal polityczne ideały. Jej celem było moralne doskonalenie ludzi i budowanie społeczeństwa.
każdy, kto ma dzieci, to wie, że czuje to odpowiedzialność. W tym sporcie na przełomie 17 i 18 pogody, im więcej humoru, tym się tym się bardziej wydaje. Pamiętam kilka lat temu z kolegą weszliśmy na wielką kwestię tam od tyłu lat. Dla kolegi to było przyjście religijne. Jak spojrzał w dół, to powiedział Jezus Maria. Przyszedłem, że miałam 90 lata, wtedy jeszcze można było wchodzić, teraz już tak się nie da. To bardzo podobne przeżycie religijne, ale jeszcze o tym syndromie ojca z zamieni bocznej, bo to jest tak naprawdę większe pytanie, większy problem. Na ile my, rodzice, możemy wpływać na to kształtowanie odwagi, na takie fartucha, a wręcz wpływać na różne takie zawirowania wokół naszych dzieci. Ja nie dam się namówić na to, żeby być ekspertem. Ja nie w taki rozumie, chociaż wydawałoby się, że mogę mieć dużo, nawet mnie by się wydawało, że mogę dużo do powiedzenia na ten temat. Ja zawsze, ponieważ jestem ojcem gromady dzieci, to też przyglądam się też jakby innym rodzicom, innym rodzinom, innym sytuacjom rodzinnym takim, że pamiętam jak moim znajomym urodziła się Kasia Córeczka ze zespołem Downa. Ja tak pomyślałem sobie, jakbyśmy się tego dowiedzieli, to było kilkanaście lat temu. To było ogromne przeżycie i emocjonalne dla nich. Tak myślałem sobie, że to było przeżycie. To jest dopiero etos człowieka, że ma po prostu w ręku taką małą rączkę bezbronną i musi razem z nim ten świat po prostu opisywać, odnajdywać, przyjmować jego kłopoty, czasami jego ciosy. To jest taki teren rzadko mąża, nie chcę tego nazywać jakby przegraną na starcie, ale tego takiego trudnego stanu. To jest wyzwanie, bo my, które mamy normalnych chłopców, rozrabiaków, uśmiechniętych, z rozrzuconymi zabawkami na dywanie, i ze stertą książek, które oni czytają cały czas, to my mamy takie problemy, takie wzruszenia. A ja wiem, że też świat może wyglądać do tego zmierzam. I ono niesie za sobą plusy i minusy i to też nie tak łatwo nie przychodzi. Natomiast dokładnie w tym samym czasie możemy mówić, ja będę tłumaczyła, jest takie tabuny w ogóle zachęcam do tego, żeby myśleć o tym, żeby każdy dzień był takim mistrzostwem, że zwykłe osiągnięcia takie, że nie wiem, fajnie zrobione śniadanie, dobra ocena w szkole, rzeczy zwykłe, gdyby codzienne, powszechne, też miały taki wymiar takiego właśnie takiego udanego, fajnego życia, takiego odnajdywania szczęścia w rzeczach zwykłych, bo my jesteśmy już w okresie transformacji, jakby skażeni jakby tym takim we are the champion, po prostu chcemy być pierwsi na podium. W życiu nie zawsze jest takie podium, na którym trzeba po prostu stawać wyżej od innych. Czasami po prostu naprawdę iść tu nieszczęśliwych ludzi, to jest naprawdę ogromny fan do człowieka. No ale ja uważam, że jest w tym momencie też chwalenie dzieci za małe osiągnięcia. No, nawet fakt, że dziecko idzie bezproblemowo do szkoły, czy odrabia lekcje, to też jest, no, często umyka, bo wydaje się, że właśnie to statuetka to jest to coś, co powinno być mistrzostwem. Ja w ogóle dziękuję Wam za ten wątek, bo mam też wrażenie, być może już w ostatnim naszym wejściu, porozmawiamy o takim trendzie, mam wrażenie, wśród młodych szczególnie rodziców, żeby z tego dziecka od razu zrobić takiego mistrza. No właśnie, dajmy temu dziecku po prostu zakwitnąć, po prostu nie podlewajmy go jakimś azotoksem, bo to się może źle skończyć, a naprawdę w dzieciach jest tyle siły takiej naturalnej, czasami nie wolno wręcz przeszkadzać, tylko dbać o to, żeby wszystko, szło normalnym torem, po prostu nie wypychać. Znaczy, daję taki przykład z pięknego polskiego serialu z 60. tej dziewczynki, która śpiewała w Dzwonie Domowej, z kim tak ci będzie źle jak ze mną. To aż takie talenty nam nie są potrzebne.
w atmosferze podejrzliwości. Potwierdzam i też mogę powiedzieć, że piłka nożna, akurat ten sport, to tak naprawdę w wieku dziecięcym to jest zabawa. I tak to powinno być traktowane. I to turnieje i kongresy to tylko mogą zająć pierwsze. No, drodzy Państwo, nic dodać nie ująć. Jeszcze taki krótki komentarz. Jak miałam jedno dziecko, to też widziałam wszystko o wychowaniu i jak to zrobić, żeby zostały mistrzem. Te dzieci też wiedziałam. Szczególnie wtedy, jak mam piątkę, to chyba trochę podobnie jak Paweł, mam spory dystans. Będziemy się łączyć za chwilkę z Zakopanem, drodzy Państwo, ale ja jeszcze odsyłam na nasz profil facebookowy. Wyślę do naszych gości. No i oczywiście tutaj można też pytać panią Iwetę Żutowską-Darską o mistrzostwo i o to, jak trafiała na swoich mistrzów, a teraz już Zakopane i Tadeusz Kwaśniak. Zbliżają się decydujące rozstrzygnięcia w pierwszej serii dzisiejszego drużynowego konkursu o Puchar Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Ta skocznia jest przebudowana. Na tej skoczni można skakać zupełnie inaczej niż jeszcze rok temu. Punkt tak zwany sędziowski, 125 metrów. Jeśli się to osiągnie, dostaje się 60 punktów od sędziów za uzyskaną odległość, ale punkt, który stanowi tak zwaną granicę skoczni, to jest 140 metrów i można tutaj bezpiecznie latać aż tak daleko. Wszyscy dzisiaj z tych 24 tysięcy widzów sądzą, że takich skoków się też doczekamy. Do tej pory najdłuższy to skok Stefana Kuli, 136 metrów. O 2 metry bliżej lądował Niemiec Andras Remminger w trzeciej grupie zawodników. Przypomnijmy sytuację po tej trzeciej grupie zawodników. Polacy na prowadzeniu, ale z różnicą tylko, z przewagą tylko 4,4 punktu nad Norwegami i 8,9 punktów nad Niemcami. I teraz właśnie ta trójka wielkich mistrzów będzie rywalizować o prowadzenie.